Witajcie, kanał prowadzi mnie Jezus Robert z Kassa. Dzisiaj Stefania łączy się z nami przez internet, bo chce opowiedzieć o tym, jak jej syn wiele lat temu, kiedy miał kilka lat, przeżył doświadczenie śmierci klinicznej. Także przekazuję Ci głos i opowiadaj. Więc zacznę od tego, że mając on już 13 lat, to było po 10, można powiedzieć, 9 latach od chwili poparzenia, po pobycie w szpitalu i po tej śmierci tak zwanej klinicznej, po zatrzymaniu akcji serca, no tak to określam. Zadawał mi pytania tego typu. Czy on miał bandaż na twarzy? Tak, miał i na twarzy. Poczekaj, od początku tak? Wróćmy. Tak. Co się wydarzyło? Miał kilka lat, tak? 3,5 roku, gdy się poparzył, bardzo silnie. Mieszkaliśmy wtedy w Katowicach, więc automatycznie szedł na Śląsk, na Siemianowicki Szpital Oparzeniowy, ale tam już były rokowania bardzo ciężkie. Przekazali nas od razu karetką w nocy do wieczorem późnym do Gliwic na ostry dyżur na chirurgię dziecięcą. No i tam wiem, bo ja przecież jechałam w tej karetce, widziałam, że jest całe tam 3/4 ciała zabandażowane i twarz miał też zabandażowaną. I teraz, no i wiadomo, jak się przychodzi do lekarza na drugi dzień, z tym, że to są lata 80., nie były oddziały otwarte. Tam jakoś ukradkiem udało mi się tam na drugi dzień podbiec do tej sali. Już go nie było, już był na takiej sali, gdzie pielęgniarki mi wyjaśniły, że są takie urządzenia, o takie ten. Ale pani doktor ordynator od razu, jak nas zobaczyła, mówi: nic nie pracuje, serce nie pracuje, nerki nie pracują. Coście państwo zrobili z tym dzieckiem? No i koniec rozmowy. I jeszcze zdążyłam tam, jak ta pielęgniarka pokazała, że tu mi pokaże go, już nie miał na drugi dzień tego bandaża na tej twarzy. I teraz mi się Szymon po 10 latach pyta, czy on miał bandaż na twarzy? Nie wiem, miał, ale jedną noc, bo to miejsce było jak najmniej poparzone. Więc miałeś zdjęty ten bandaż. Aha. Ale mówię, co ty to? Pamiętasz taką rzecz, bandaż na twarzy, jedną noc? No nic, w ogóle sobie tam nie brałam nic pod uwagę. Za jakiś czas znów mi mówi tak: mamo, ale ty wiesz, że oni mi tu coś przykładali. Jeszcze chciałam powiedzieć, że on był, chodził do szkoły publicznej, ale tak nie interesował się tam książkami, żeby coś przeczytać, obejrzeć, bo ja bardzo krytycznie z początku na te jego opowieści patrzyłam. Tu mi coś przykładali. Ja mówię, a Szymon, miałeś, bo Szymon ma na imię, tu miałeś skórę przeszczepianą, na pewno opatrunki. No tak to sobie szybko zawsze wytłumaczyłam. I dopiero chyba jak miał już tak 16 lat i mówi: mamo, ale ja siebie widziałem. Ja mówię, no Boże, gdzie siebie widziałeś? Z tym, że zaznaczy, że ja już byłam po lekturze książki Moldiego. Kilka lat wstecz, kiedy on był malutki, to przeczytałam tą książkę. Jak siebie widziałeś? To mówimy o książce Życie po życiu. Tak, Życie po życiu. Trema mnie chyba, trochę wytrąca. I mówię, jak siebie widziałeś? Leżałem blady na łóżku i stanąłem koło tego łóżka. Z boku widziałem, stał aparat i kreska się zrobiła zielona na monitorze. Wie pan, ja wtedy taka moja wiedza była, co to znaczy kreska zielona się zrobiła na monitorze. Ale słuchałam go dalej. Biegli lekarze, pielęgniarki i tu mu zaczęli coś przykładać. Ale mówi, że on to dosłownie powiedział tak: ale ja wyskoczyłem z tego ciała, stanąłem koło siebie jeszcze drugi raz, bo to było już za drugim razem, i przeniknąłem w ściany i poleciałem. No wtedy już byłam w szoku. Ja mówię, jak poleciałeś? Gdzie poleciałeś? Poleciałem was szukać, czyli mnie i męża, no bo tak sobie to wytłumaczyłam, no dla 3-letniego dziecka rodzice są takim, no wiadomo, całym światem. Ale zobaczyłem piękne światło do góry i ono było milsze niż wy i poleciałem do tego światła. No i ja tak sparaliżowana słucham, bo coś tam z tej książki, oczywiście zapytałam go, czy leciał, czy tunel, czy coś, bo to z tym tunelem tam. Nie, światło, miłe światło.
doleciałem tam i mówi tak, ale mamo, tam był jakby takie pomieszczenie i tam był tak jakby dym, ogień. Ja mówię, nie, Szymon, jak dym, ogień? I tam było pełno dusz i te dusze między sobą mówiły, po co on tu przyszedł, ja, on tu nie powinien przyjść, to nie jego czas. I mówi za chwilę, ja mówię, no i co dalej, no bo tu już jakby widziałam, że to on mówi prawdę, bo on nie byłby w stanie ułożyć nawet z tym swoim intelektem takiej historii, co dalej było. I stanął przede mną mężczyzna. Ja mówię, jak wygląda? W białej szacie, mówi, włosy do ramion, pokazał tak rękami, trochę zarost. Bałam się, wie pan, zapytać, kto to był według niego. Ale ten mężczyzna przyprowadził mu ze sobą dwie babcie. I teraz używam jego słów. Ta jedna była rozświetlona, bardzo uśmiechnięta, taka życzliwa, a ta druga była szara, smutna i tak na mnie patrzyła z dołu. No i ten mężczyzna, tak Szymon go określał, mówi do mnie, że za tą babcię, która jest ta szara, smutna, trzeba się dużo modlić, bo niedawno tu przyszła. I ja tak chciałam bardzo uzyskać tą wiedzę, co to za babcie były, bo generalnie to były babcie moje lub męża, bo Szymon miał jeszcze wtedy, może on to tak określał, babcie. A kto to był? No ta rozświetlona to mnie za bardzo, no Jezus zbawiona, rozświetlona, no to nie muszę wiedzieć, nie umiał też ją określić. I tak chyba, dopiero to na drugi dzień przyszedł do mnie i mówi, mamo, ona miała garb, teraz sobie przypominam. Wie pan, ja myślałam, że zemdleję. To była babcia mojego męża, którą widziałam dosłownie 5 minut, jak się obróciła, gdy byliśmy z wizytą w rodzinie, tam gdzieś u jakiejś cioci, tam męża, i ona tam z nimi mieszkała i ta babcia przez moment, jak wychodziła od tego stołu, obróciła się i zobaczyłam taki garb. Potem, no wiadomo, przy gościach nie spytałam, ale potem zapytałam męża, co to się stało z tą babcią, że taki garb. To była męża babcia. No, taki wdowi garb, gościec postępujący, no on mi to tak swoimi słowami. No i wie pan, no już mnie to nie interesowało, co ja tam miałam 23 lata, ta babcia nie mieszkała z męża, tam rodzicami. No i teraz ja tak szukam, myślę, kto niedawno, i to okazuje się, że ta babcia zmarła, jak Szymon miał 4 miesiące, a wtedy, gdy się poparzył, miał 3 lata i pół roku. I tu mówię, nawet sama tak się zastanawiałam nad tym, dlaczego musiałam mieć ją pokazaną przez chwilę. Tak. To była chwila, ona podreptała do swojego pokoiku, ja tylko tak trochę zszokowana tym wyglądem. Także nie miał, i wie pan, nawet gdy on mi to opowiedział, to ja nawet tego nie pamiętałam, że tam te babcie, bo dwie zmarły jakoś w krótkim czasie. Ja nie zapytałam jego, czy miała któraś garb, czy nie, bo ja to po prostu zapomniałam, minęły lata, mieszkaliśmy w Katowicach, wróciliśmy tu w swoje strony, tu gdzie teraz jestem, Oszczeszów, województwo wielkopolskie. I jeszcze jakby powiedzieć, że musisz wrócić, będziesz moim, tak nie umiał mi tego powiedzieć, przekazicielem, coś tego, musisz wrócić, bo mama by płakała. No to mnie, do dzisiaj mnie to wzrusza. Wiadomo, myśmy się w tej nocy modlili za niego. Taki dostałam szoku. Jak to? Tyle dzieci umiera, tyle, a ja taką łaskę dostałam, że mi go przywrócił. Bo lekarze, jeszcze wrócę do tego wieczoru, nie dawali mu szans na przeżycie. Mówili, stan jest krytyczny, proszę się przygotować na najgorsze. I tu słyszę z jego ust, że ten, bo potem, wiesz, Szymon, kto to jest? Kto to był?
podszedł do obrazu Jezusa Miłosiernego, tego nie wiem, czy już nie wiem, bo mam dwa, do któregoś z tych, bo to on stał potem przed tym obrazem, jak mi to opowiedział, i mówi, bardziej ten nowy obraz Jezusa Miłosiernego, ten z tymi, nie ten pierwszy, wileński, tak? Obraz Miłosiernego, tylko ten taki z Faustyną jest taki obraz. To tak wyglądał, tak wyglądał, tak mi wtedy opowiedział. I jeszcze co zauważyłam, zaczął przepowiadać różne nam rzeczy, na przykład, które się wydarzą w rodzinie. Dwa wypadki. Jeden bardzo poważny, ale nie powiedział kto. A drugi powiedział, że siostra będzie miała z koleżanką tom i tom, ale ten wypadek nie będzie na tyle groźny, że wyjdzie z tego obronną ręką. Ale ten jeden poważny będzie, to tak opowiadał, kółka się będą kręcić, granatowy pojazd, no i wszystko się sprawdziło. Mój zięć, pierwszy zięć starszy miał wypadek, Toyota granatowa, nadachował, kółka się kręciły, z tym, że z pewnym uszczerbkiem, ale wyszedł z tego. I z tą drugą, ten drugi, ten mało jakby powiedzieć w konsekwencjach wypadek też się wydarzył i z tą koleżanką. Mhm. Ale te wypadki on mówił, jak miał te 13 lat, czy nie, nie, to mi później, bo on tak jakby wstępy robił, a tak później, zaczął tak dosłownie, to wszystko, co ja może tu tak nie sprecyzowałam, to tak, ja go tak odpuszczałam, tak, no, tu miałeś opatrunek, tu miałeś tam, nie, co ty pamiętasz, dopiero jak miał 16 lat, to wszystko mi opowiedział. Bo wtedy ja usiadłam i jakby zaczęłam go słuchać, bo nie przypuszczałam, że on mi chce taką rzecz powiedzieć. Jeszcze taka pewna rzecz, jak wyszliśmy z nim ze szpitala, to już dla nas wszystkich było przeżycie, że on przeżył to oparzenie. I pamiętam, szliśmy na, to są lata, dokładnie 84 rok, bo on jest 81, to był styczeń, 82 styczeń. I pokazywał mi ręką do góry, palcem. I ja mówię, i tam, tylko takie te słowo, tam. No ale ja to tak, wie pan, no wyszedł, no chmurki, samolocik, jak to do małego dziecka. A on mi potem mówił, że on leciał. Nawet zapytałam go, czy miał jakieś ciało. Tak, miał jakieś ciało, ale tak nie umiał go sprecyzować, jak leciał tam. I mówi, że był strasznie zły, gdy Pan Jezus mu powiedział, że musi wracać, że to ciało go wciągało, że był taki zły, że musiał wrócić do tego ciała. No, to na tyle, nie? I dlaczego ja to tak... Bo ja to już od lat wiem. Z początku to powiedziałam po prostu teściowej, no, że trzeba się za babcię modlić, no bo Szymon ją widział. Nie wiem, czy tam zrozumiała do końca, czy uwierzyła, bo to tak wiadomo. Ale tak potem, jak zaczęłam trochę już od paru lat, jestem na emeryturze, zaczęłam na YouTube wchodzić i jest taki portal Ku Bogu i zawsze tam padało takie zdanie, pomóc się za duszę czyśćcowe. Nie wiem, Boże, tu Szymon miał na pewno powiedzieć trochę o swoim spotkaniu i żeby ludzie jednak się modlili za te dusze w czyśćcu, bo mówię, tu na pewno nie chodziło o jedną babcię. Bo przecież ona nie była jakąś, jak to się mówi, ladacznicą czy grzesznicą, prosta, zwykła kobieta. Czyli ten czyściec tak jakby nas czeka generalnie. No może nie każdego, ale dużo ludzi. Teraz ta pandemia, ta wojna teraz, a ludzi, sam Pan wie, ile jest ludzi w kościele, nie? Dlatego to postanowiłam też jakby przekazać jako, no wiadomo, taki może i nakaz, bo powiedział mu Pan Jezus, mama będzie wiedziała. Bo ja mówię, czy coś ci mówi? Mama będzie wiedziała. No więc też przesłam taką... Stefania, a czy jeszcze jest coś, co ci potwierdza jego relację? Czy było jakiś szczegół w jego opowieści? Coś, co nie mógł tego widzieć, a... Znaczy tak. Nie widział tej babci nigdy i nawet nie słyszał o niej.
bo ona zmarła. Nie chodzi mi o babcię, tylko o całą tą relację. Czy jest coś, czego... No mówiłaś o tym, że mu coś przykładali, czyli reanimację pewnie mu robili, tak? Tak, tak, to były te. Ale... Pod mi na filmie pokazał, jak był film. Właśnie, że tu pokazał, jak te elektrowstrząsy. Dopiero mi to wtedy nazwał, że to właśnie było przykładane. Ta kreska na tym monitorze, która się zrobiła, zielona kreska. Ale czy on na przykład wtedy, jak był poza ciałem, to był koło was, widział was, co robiliście? Nie, mówił, że to widział, chciał do nas biec, ale to światło było silniejsze. To miłe światło, one go przyciągnęło tam. Nas zostawił. On mówi, że biegł do nas, już byliśmy gdzieś na przystanku, wszystko się zgadza, że myśmy byli na dworcu autobusowym w Katowicach, jechaliśmy do... To są inne lata, ani samochodu, ani telefonu. No. Czyli widział was na tym dworcu? Tak, widział nas na tym dworcu, ale to światło było milsze i jego ono tak przyciągło. Powiedział, milsze od was. No, no tak, Bóg nas kocha bardziej niż rodzice ziemscy kochają swoje dzieci. Tak, i jeszcze może nie powiem, ale pewną osobistą rzecz z naszego życia, no powiedział, przyprowadził mu dziecko. Nie będę tego kontynuować. Mówi, podobne do mnie. No to cóż, nie powiem, więcej nie będę mówić. No także, a on tego nie mógł wiedzieć. Aha, czyli jeszcze kolejna, czyli była ta rzecz taka dodatkowa. Tak. No. Tak. Okej. Okay. A czy ty wtedy byłaś w ogóle wierzącą osobą, jak on ci to opowiadał? Jak on mi to opowiadał? Czy to zwiększyło twoją wiarę, czy... To znaczy, wie pan co, ja się, jakby powiedzieć, mieszkając w Katowicach, zawsze raczej dużo czytałam, nawet takie opowieści biblijne jako dziecko i tak dalej, tak, ale to były takie fale, raz było bardziej, raz mniej. Świadkowie Jehowy mnie odwiedzili raz, drugi, trzeci, poszłam sobie do nich na spotkanie, ale widziałam w tych, że oni tak wybiórczo traktują to Pismo Święte i powiedziałam im tak, ja sobie przeczytam sama Pismo Święte. Więc przeczytałam Pismo Święte od deski do deski, jak się to mówi, ale bardzo trudne, więc potem zaczęłam już czytać Pismo Święte, Nowy Testament, przynajmniej z komentarzami. Także tak, to też mnie otwarło trochę bardziej na... Znaczy ja byłam, jak to się mówi, ochrzczona, pierwsza komunia, religia w szkole podstawowej, bo w średniej to już nie, bo już się spieszyło do domu. Ale tak nie było może w domu tak... Tak nie było zachęcane, bo to trudno narzucać młodzieży może. Ale takie miałam przypływy i odpływy, tak bym to powiedziała. Ale to Pismo Święte w jakiś sposób mi pokazało Pana Boga. Może jakby bardziej zrozumiałam. Znaczy zrozumiałam sens wiary i tak dalej. Z tym, że jeśli chodzi o te praktyki takie typowo do kościoła pójście, to już miałam czasem opory. No tak, że bardziej to bym skłaniała się do tego, że sobie wymyśliłam taką teorię, że no Pan Bóg jest miłością, bo taki przekaz z tego Pisma Świętego idzie. Pan Bóg jest miłością. I sobie tak spłyciłam te jego przykazania, czy jakieś tam praktyki religijne. I dopiero jak tak przeczytałam też książkę Fuli Chorak Czyściec, czy coś takiego. I to mnie też zmobilizowało bardziej do takiej tej wiary. No i teraz mam czas, mam bliżutko kościół, 200 metrów, chodzę codziennie prawie do kościoła. I po prostu, bo jakby chcę się modlić też za te dusze czystowe, a w każdej mszy jest to wspomnienie tych zmarłych, tak? No więc czyli, jeśli mam... Czyli Stefanio, w tej chwili wierzysz, rozumiem. Tak. Wierzysz tak. I jest to dla ciebie ważna przestrzeń wiary, bardzo tak? I chcesz przekazać innym ludziom, rozumiem, tym nagraniem, tak, że Bóg jest, tak? Tak, że nas kocha. Tak, że nas kocha, że... Czeka na nasze nawrócenie, prawda? Że jeśli ktoś, właśnie nawrócenie, pokuta, pomoc właśnie tym biednym, zmarłym, bo tak to trzeba powiedzieć.
I no mówię, no świat, ile ludzi poumierało teraz bez sakramentów, bez tych i naprawdę potrzebują tej modlitwy. No, bo no, ja to sobie tak wytłumaczyłam, no tu nie chodziło o tą jedną babcię, temu Panu Bogu. No Na... dobrze, to dziękuję bardzo Ci za to świadectwo. Niech ono dotrze do osób, do których ma dotrzeć, bo wierzę, że Bóg się też chce nim posłużyć. Dziękuję też za Twoje te szczere wyznanie. Pewnie powiedziałaś więcej niż miałaś powiedzieć. Tak, trochę. Ale to wszystko na chwałę Boga, nie na naszą chwałę właśnie, ale na Jego imię. Ja też wierzę, że Jezus jest, istnieje, jest żywy, jest z nami w Duchu Świętym. W duchu Boga, który przenika i Ojca, i Jego, i tutaj jest z nami. I to powiedział Jezus, że nie zostawi nas sierotami, że będzie z nami do końca świata i na zawsze, potem na wieki wieków. Nie jeden dzień dłużej, jak mówi orkiestra, ale będzie z nami na Nie, zawsze. I to tak. jest nasza wiara, że Bóg przygotował dla nas wspaniałe miejsce do życia. Tam Tak. mamy dom. On nas bardziej kocha niż my, swoje dzieci, niż Tak. nasi rodzice nas kochają. Dlatego, kochani, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście oddali swoje życie Bogu, abyście Mu uwierzyli, abyście klęknęli na kolana i wyrzekli się swojego starego życia, grzechu, poszli do spowiedzi, uznali Jezusa i zaczęli z Nim nowe, fantastyczne, wspaniałe życie. Bo jest wspaniałe, prawda? Z Panem Jezusem życie. Tak. To jest taka siła. Ja na przykład nieraz bym tak chciała coś, nawet tą powszednią mszę ominąć, to nie potrafię już. Już coś mnie ciągnie. I jest mi przykro, jak ktoś tak mówi, co tak latasz do tego kościoła? No Boże, no latam do miłości lecę. Jak mojego syna ta miłość przyciągnęła, a nie my, mama, tata, to co tu dużo mówić? To na dziś w takim razie tyle. Dziękuję bardzo i Was, kochani widzowie, zapraszam do łapki w górę, do subskrypcji, do tego, żebyście napisali komentarz, co o tym wszystkim sądzicie, jaka jest Wasza relacja z Bogiem, czy ją macie, czy jej nie macie, co byście chcieli powiedzieć innym, którzy oglądają ten film, bo wierzę, że też będą oglądać ludzie, którzy gdzieś poszukują Pana Boga, którzy jeszcze nie są wierzący, albo gdzieś już na granicy tej wiary. Zostawmy te komentarze, bo dzięki temu też ten film się rozejdzie dalej, dotrze do większej ilości osób i wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki wiary, tak jak powiedziałaś, Słowo Boże, my mamy taki kurs, fundament się nazywa, bożypokój.pl, tam jest opisany kurs, fundament, jest to kurs oparty właśnie na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym i bardzo taki pogłębiający i odkrywający te podstawowe fundamenty naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Link zostawię w opisie filmu. Na dziś to wszystko. Pozdrawiamy i do zobaczenia na kolejnych nagraniach. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Dziękuję bardzo.